samochód, który właśnie przed sobą widzicie, to najnowszy poliftowy Mercedes S63. Pod tą czarną maską potwora ukryte jest 612 koni wydobywające się z 4-litrowego silnika. I dzisiaj w takich warunkach, w warunkach wyścigowych, sprawdzimy ten samochód, jak zachowuje się na torze w UMR. Poznajcie Bartka, który ma od 9 lat aktywnie do czynienia z jazdą po torze, ale myślę, że ty lepiej opowiesz to, co łączy cię z motoryzacją. 3 lata temu doszedłem do kultowej serii dla młodych kierowców, była to Kia Lotus Race. Przechodziłem stopniowo do coraz wyższych pojemności samochodów. Obecnie znajduję się w Lamborghini Huracan. Wiecie, co jest najlepsze w tym wszystkim? Człowiek nie ma nawet prawa jazdy na normalny taki samochód, a ściga się w Lamborghini Huracan. To jest niesamowite. Cóż, samochód czeka. Myślę, że gorętszy już chyba nie będzie. Kto pierwszy? Możesz zacząć. Dobra, zaczynamy zabawę. Dajnik robi swoje. Tak. Tu hamujemy na spokojnie. Ja naprawdę nie będę tym autem szalał. Wiem, jakie znaczenie to ten samochód ma dla rodziny Bartka. Zostań przy prawej. A tak, zostajemy przy prawej. Dlatego przejdziemy to totalnie rekreacyjnie. Ale mimo wszystko dźwięk tego silnika jest przecudowny. Jest piękny. Ale kieruj chociaż dwoma rękoma. Przepraszam, za bardzo się odzwyczaiłem. Wiedzą ci, którzy poprzedni film oglądali z Audi RS3. Zapraszamy do poprzedniego filmu. Tu jest 90. Tak, prawie 90. Zewnętrzna. I ogi. I na liczniku 180. 200 prawie. Hamujemy. Mocne hamowanie. Mimo, że siedzę na fotelu pasażera, czuję się nadal jakbym jechał w jakiejś Elce. Lewa noga instynktownie wchodzi w podłogę. Nie zapieram się prawą, tylko tą nogą, którą hamuję. Tu będzie zakręt taki... O Jezu, gdzie on jest? Ten. Przejechałeś zakręt. Poważnie? Tak. Widzisz, to właśnie znaczy nieznajomość toru. Tu mamy prawie 90. Sprawdza się świetnie, sami przez nasze rację. Tak, tak jak mówiłem właśnie na swoim okrążeniu, gdzie mówiłem, jak to auto się zachowuje, samochód zachowuje się dużo lepiej na torze niż Audi RS3. A możemy porównywać samochody, ponieważ jeżdżą obydwa auta są na oponach drogowych, także porównanie jest dość niezłe. Zarzuciło. Zarzuciło, zarzuciło. Spłaćmy go, bo jest 112, tak. To na pewno. Trasa czy tutaj? Trasa. Dobra. Mamy nadzieję, że kaski, które zbagatelizowaliśmy, na pewno nie będą nam potrzebne. Nie, to spokojna jazda. Dawaj, bokiem panie szybkie. Chciałbym, ale... Skąd ta trakcja się bierze, ty mi powiedz? Formatic Plus. Chciałbym ją wyłączyć, ale nie mam żadnego pojęcia, jak to zrobić. Więc sprawdźmy, czy jest to. Zaraz sprawdzimy. Dawaj.
daje się postawić tak całkiem bokiem, nie? Nie. Może teraz. Tak, teraz prawie że. Też nie ma też co, bo są waloty i tata będzie. Pozdrawiamy tatę, panie Jarosławie. Pan zamknie oczy. To było śmieszne akurat. Jest, bokiem poszło. Z 4 sekundy leciałeś. No, ale tu będzie ładnie. Pięknie idzie. Wyprowadził bardzo ładnie. Pięknie. Ale mało brakowało. Specjalnie tak powiedziałem. Tak. Specjalnie. Nie, myślałem, że powiesz, że specjalnie puściłem ten gaz, żeby tylko usłyszeć auto. Specjalnie, żeby tata nie widział. Tu piękny zakręt. Jest i prędkość. Prędkość na liczniku 180. I redukcja do 90. I poszedł bokiem. Malot, ale to już nie było celowe. Balot pokonany. Maloty się zbliżają, co niebezpieczne. Znowu bokiem poszliśmy. I tu hamowanie szybkie. Proste koła. Przedostatnia prosta. 160 przed zakrętem, 90 stopni. I redukcja do 40 na godzinę. To jest coś pięknego w tym samochodzie. Nie możemy też tak hamulce wydać, bo czuję pod nogą, jak ten ABS świruje. Ceramika lata, nie? No ale auto praktycznie na zimnych hamulcach staje dęba, co sam stwierdziłeś po jeździe próbnej. Tak, stwierdziliśmy to na początku materiału. Sami widzieliście, mało brakowało, ale bokiem poleciał naprawdę fenomenalnie. To jest na 4 koła? Ja w to nie wierzę. Powiem ci, że ciężko mi uwierzyć. O, proszę bardzo. Czy tu poszła opona? Oj, ciężko mi powiedzieć. Widzicie, drodzy widzowie. Dlatego właśnie jest tutaj prędkość 20 na godzinę. Dokładnie. Troszeczkę nieodpowiedzialny był ten nasz manewr w ostatnim zakręcie. Ale powiem szczerze, że to był idealny zakręt, żeby sprawdzić właśnie formatik w tym samochodzie. Który spisał się idealnie. Myślę, że ten samochód pozwala na naprawdę dużo. Audi byśmy w życiu tak nie zrobili. Nie ma takiej możliwości.